Witam Państwa jak zwykle bardzo serdecznie. W części poświęconej cząstkom przyjrzymy się teraz bliżej sposobom renderowania cząstek w modelu Line. Aby to pokazać, usunę te napisy wstępne i dodamy szybko plane'a, którego troszeczkę rozciągnę, aby on był naszą podłogą, na którą cząstki będą spadać. Dam mu także collision ustawiony na 0,1, a także tarcie ustawione na 0,1. Następnie dodam do sceny drugiego plane'a, którego ustawię nieco powyżej. Przekręcę go w ten sposób, aby jego normalna była skierowana w kierunku osi X i do tego plane'a dodam system cząstek. Ten system cząstek będzie miał domyślne własności z związkiem kilku rzeczy, które zmienię. A więc tych cząstek ustawię 20 tylko. Następnie prędkość tych cząstek w kierunku normalnym zwiększę do 5. I to jest wszystko, co chciałbym zmienić w tym systemie. Myślę, że tyle wystarczy. Jeżeli teraz uruchomię symulację, to widzę, że źle ustawiłem kierunek, ponieważ powinienem odkręcić tego plane'a inaczej. Przesunę go w ten sposób. No i teraz widać, że cząstki pojedynczo wyskakują i lecą sobie, odbijając się przynajmniej raz od tego plane'a, który leży na wysokości współrzędnej x-owej. I teraz tak, to o czym dzisiaj mówimy, dotyczy sposobu renderowania cząstek, a więc jest to zakładka związana z render, a więc ta. None oraz halo oraz tray count już mamy omówiony w innej części kursu, zapraszam. Natomiast dzisiaj powiemy o line. Line jest bardzo prostym sposobem renderowania. Jeżeli teraz cząstki spróbuję wyświetlić, nic się nie dzieje. Proszę zobaczyć to dlatego, że jestem w klatce 800. Więc jeżeli ustawię się na samym początku animacji i otworzę jeszcze, uruchomię jeszcze raz, to te cząstki lecą. Oczywiście jest tutaj także pewien błąd cache'a, ponieważ one przenikają przez tego mojego plane'a, nurkując w nim i wynurzając się troszeczkę. To jest spowodowane przez to, że cache liczy się tylko co 10 klatek. Jeżeli ustawię sobie cache na liczenie co jedną klatkę, widzimy, że ten, który był poprzednio, który pamiętał 8 klatek, jest teraz nieaktualny już. Jest napisane cache is outdated, co oznacza, że się wyekspirował. Jeżeli teraz puszczę animację od samego początku, to teraz powinno być znacznie lepiej i widać, że cząstki teraz się prawidłowo odbijają. A jednocześnie cache, który się w tym momencie liczy, jest tutaj rysowany taką czerwoną linią. To wszystko jest wyjaśnione we wcześniejszych tutorialach. Więc teraz rysowanie za pomocą line działa właśnie w ten sposób. Każda cząstka jest reprezentowana przez kreskę. Jeżeli chciałbym teraz wyrenderować taki system, proszę bardzo, naciskam F12. O, tutaj mam cycles, w związku z tym przełączę się może do Blender Render. I teraz widzimy, że te cząstki renderują się jako takie patyczki przypominające szpilkę. Jest to obiekt, który rzuca cień, a więc mamy tutaj sytuację podobną do renderowania meszy, na przykład czy jakiejkolwiek geometrii posiadającej własną strukturę nieprzypuszczalną dla światła. Tak to wygląda. Jeżeli takich cząstek zrobiłbym więcej na zakładce Emission, dając na przykład ich 2000 i symulując całość od początku, to miałbym cały las takich kresek. Jeżeli teraz zrobię render, to wygląda trochę tak, jakbym rzeczywiście tutaj miał szpilki albo strzały albo coś jeszcze innego. Widać także, że w momencie odbicia od tego plane'a cząstki zmieniają kierunek, a co za tym idzie, również mają taką dość dziwną orientację, ponieważ raz są w jedną stronę, później są w drugą. Akurat w tym przypadku nie widzimy, żeby któraś z nich stała poziomo na przykład. One tutaj nie skręcają, odbicie następuje natychmiast. Dzieje się trochę za szybko, abym mógł pokazać, jeżeli teraz spróbuję przewinąć, to nie zobaczymy żadnej cząstki, która jest skierowana w jakikolwiek inny sposób niż ten, który leci i ten, który się odbija. One później tutaj zaczynają jednak troszeczkę skręcać. I tego typu ruch przypomina trochę ruch strzały wystrzelonej z łuku lub takiego patyka, który sobie leci. I teraz ważne byłoby ustalenie, w którym miejscu jest cząstka. Więc możemy spróbować dodać do tego plane'a jeszcze jeden system cząstek, dokładnie ten sam. Można to zrobić za pomocą guzika plus. Nacisnę plus. Oczywiście dodałem już nowy system cząstek, który będzie miał jakieś inne własności. Proszę zobaczyć, one spadają zwyczajnie. Ale teraz te własności są tutaj, na takiej liście. Jeżeli wezmę sobie pierwszy element, to będzie poprzedni system cząstek. Zrobiłem to. No i teraz, jeżeli puszczę te cząstki jeszcze raz, to widzę, że wszystko leci tak, jak miałbym tylko jeden system. Ale teraz w tym drugim systemie mogę zmienić cząstki normalnie na halo i ustawić im display, na przykład troszeczkę większą wielkość. Powiedzmy sobie jakoś tak. No i teraz niestety widzę, że znowu te cząstki są wszędzie. Tylko jedne. Znaczy tylko jedne w tym sensie, że nie widzę linii. To dlatego, że zapomniałem o jednej ważnej rzeczy. Miałem tu line ustawiony, tak jak teraz. Ten line powinien zostać. Natomiast ten system cząstek, który zmieniam w tym momencie, to jest ten sam, który jest na pierwszym systemie cząstek. Widać nawet, jak któryś z nich kliknę, to te cząstki tutaj są ustawione jakoś tam.
No więc, aby ten system był jednak osobny, a zachował większość ustawień, należy kliknąć w tą dwójkę, aby stworzyć kopię tego systemu. Teraz te systemy są już osobne, chociaż na razie mają w tym momencie te same ustawienia. Sprawdźmy to. Cache musi być ustawiony na 1, to nie zostało zachowane. Ilość cząstek start to jest bez zmian. Velocity jest 5, tak jak ustawiłem. No i materiał tutaj jest line. W pierwszym systemie ten materiał line pozostawiam. Natomiast w drugim zmieniam ten materiał na halo. I ten halo teraz jest ustawiony w displayu jako wyświetlanie cząstek za pomocą zwykłych kuleczek. I te kuleczki tutaj mogę zwiększać lub zmniejszać. Chodzi o to, aby widzieć dokładnie, w którym miejscu jest dana cząstka. I to, co tutaj obserwujemy teraz, to są dwa systemy, które są dokładnie te same. Jedynie się tym różnią, że jeden wyświetla cząstki inaczej niż drugi. Jeżeli teraz powiększę jeszcze troszeczkę te kuleczki w drugim systemie, to będziemy mogli zobaczyć, w którym miejscu są tak naprawdę te cząstki. Proszę zobaczyć, czarna cząstka jest na początku, natomiast kreska ciągnie się za nią. No i dobrze, teraz tak, jeżeli to już mamy, to w tym systemie, który odpowiada za rysowanie kresek, mogę teraz zmienić te parametry kresek, abyśmy zobaczyli, w jaki sposób to działa. Widać też, że tutaj nie wszystkie cząstki są do siebie idealnie dopasowane. Może jeszcze raz je puszczę, tak aby wszystko grało. Teraz jest w porządku, jest ich może trochę za dużo, ale już tak zostawię. No i teraz tak, tail, jest to ogon, to jest długość kreski, która wystaje za cząstką, tak jak widać teraz. Jeżeli ten tail będę zmniejszał, to ten ogonek za cząstką będzie się robił coraz krótszy. Dzięki temu mogę uzyskać krótsze szpilki lub krótsze patyczki. Teraz to wygląda jak takie strzałki małe. Gdyby to oczywiście był obiekt, który byłby taki jak stożek, to miałbym rzeczywiście strzały na scenie w bardzo prosty sposób zrobione. Mogę także zmienić ten tail w ten sposób, że zaznaczę speed i wtedy długość tych cząstek zależy od ich prędkości. Czyli gdyby leciały wolniej, to byłyby po prostu krótsze. Tutaj na samym dole widać, że te ogonki są bardzo długie, dlatego że prędkość cząstek w momencie zderzenia jest maksymalna. Natomiast w górnej części trajektorii tutaj jest minimalna, dlatego te kreseczki są dość krótkie. Tu jedna cząstka, a nawet w ogóle kreski nie ma. Tutaj też. Być może to jest jakiś błąd. Nie ma się co przejmować takimi szczegółami. Teraz jednocześnie mogę nadal sterować długością tego ogonka, ale widać, że te długości będą już troszeczkę różne. Na przykład tutaj są dłuższe, tutaj krótsze. Ok, teraz tak. Parametr taki jak tail to jest ogon, natomiast head to jest inaczej głowa, to jest długość patyczka, który wystaje przed cząstką, a więc teraz ten wąs leci jako pierwszy. No i to jest po prostu cała filozofia związana z tym ustawieniem line. W zasadzie to wszystko już powiedziałem, na wszelki wypadek zrobię jeszcze render. Jak widać, wszystko wyszło dosyć bez sensu, ponieważ ten pierwszy system cząstek, znaczy pierwszy, ten drugi, o ten, który jest tutaj, renderuje się w motywie halo. Mogę zaznaczyć none, wtedy nie będzie się renderował w ogóle. Ok, mogę także dać mu line, jakiś inny element stąd. Jeżeli dam line, to po prostu będę miał dłuższe patyczki, będą się na siebie zaczną nakładać. Ok, myślę, że dzięki temu, że to mieliśmy okazję obejrzeć, wyjaśniłem mniej więcej, jak zachowują się te ustawienia w modelu wyświetlania cząstek nazywającym się line. Dziękuję za uwagę. No i cóż, zapraszam do następnych tutoriali. Do zobaczenia.